Na targach Drema 2018 pokazuje, Rema z Reszla pokazuje swoją nowość, pilarkę hybrydową HX3200. Jest to pilarka pomiędzy pilarką formatową a pilarką panelową. Ma dużo zalet również ponad pilarkę panelową. W standardzie dajemy możliwość cięcia kątowego do 45 stopni. Jest wiele ułatwień do pracy dla pilarzy. Jest to dużo bezpieczniejsza maszyna aniżeli standardowa pilarka formatowa. No tak naprawdę nikt na rynku nie oferuje w tej kategorii, w tej cenie maszyny, która będzie zarówno cięła płytę i precyzyjnie ją wycinała, jak również drewno lite. To, co na pewno wyróżnia tą maszynę, to system przesuwnych stołów, które ułatwiają pracę z dużymi arkuszami płyty, a jednocześnie umożliwiają cięcie wzdłużne drewna litego. Jest to pierwsza optymalizerka zrobiona przez Remę, która dodatkowo ma agregat frezujący. Klienta potrzeby wymagają przyspieszenia produkcji poprzez robienie tego samego w tym samym cyklu, zarówno frezowania, jak i cięcia materiału. Więc nie dość, że optymalizujemy długość, to jeszcze optymalizujemy miejsce, gdzie materiał zostanie zafrezowany. Agregat frezujący jest ustawny, to znaczy możemy ustawiać wysokość, na jaką frez będzie wychodził i jak gruby będzie to frez.